Odbiorcami naszych działań są wszyscy mieszkańcy Starego Polesia, ale też wszyscy mieszkańcy Łodzi. Sam projekt nosi tytuł Spółdzielnia Staropoleska w nawiązaniu do tego, co robimy od kilku lat w tym miejscu i też łączący wszystkie działania zaproponowane w ramach projektu. Poprzez majówkę staropoleską, od której ten projekt zaczęliśmy, poprzez pracę w podwórkach, pracę ze społecznością, poprzez utworzenie też przy okazji tak naprawdę tego miejsca tutaj, takiego fizycznego, otwartego dla mieszkańców miejsca, które nazwaliśmy od nazwy osiedla Stare Polesie Miejsce Spotkań. Działamy tutaj już od kilku lat. Najpierw to były działania nieformalne, nie byliśmy jeszcze zarejestrowanym stowarzyszeniem. Większość z naszych członków to są też mieszkańcy Starego Polesia. A jeśli nie, to są to sympatycy tego miejsca. Jednym z naszych działań w ramach promocji wśród mieszkańców osiedla i wśród mieszkańców całego miasta są spacery staropoleskie. Spacery, w których z jednej strony zwracamy uwagę na historię tego miejsca, ale też promujemy te fantastyczne detale architektoniczne, które ukazują to bogactwo, które tutaj się kryje, a które jest i zaniedbane, i niedostrzegane, i niedoceniane. Inne działania to planowanie też przestrzeni pod kątem zagospodarowania naszego osiedla zielenią. Projekt Wędrujące Drzewa. Pomysł na ten projekt był taki, żeby poprzez jakieś jedno widoczne, może spektakularne to za duże słowo, ale właśnie widoczne wydarzenie zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj olbrzymi deficyt terenów zielonych, że przy ulicach brakuje drzew, że właściwie mieszkańcy Starego Polesia są wykluczeni ekologicznie. My nie mamy tutaj w ogóle kontaktu z przyrodą, a konieczność wybrania się samochodem czy choćby nawet tramwajem do parku to nie jest to, czego byśmy chcieli. Stara dobra urbanistyczna zasada mówi, że te parki powinny być dostępne w zasięgu kilkuminutowego spaceru i chcielibyśmy, żeby ona na tym osiedlu też obowiązywała. Udało się zaprosić do współpracy dwie artystki łódzkie, Marię Apolejkę i Natalię Hope, które pomalowały te wielkie donice. Później wszyscy razem i członkowie stowarzyszenia i mieszkańcy zasadziliśmy w nich rośliny i postawiliśmy na początku przy ulicy Legionów, przy której rzeczywiście drzew nie ma w ogóle. Później drzewa przez kilka tygodni wędrowały po takich najbardziej betonowych ulicach i zaułkach Starego Polesia i myślę, że spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. Kolejne działania to działania wakacyjne z dzieciakami. Ponieważ dzieciaki w momencie pojawienia się tego miejsca, dzieciaki same zaczęły przychodzić, z ulicy wchodzić i pytać się, co mogą robić. Pojawiła się propozycja przez 2 miesiące organizowania zajęć wakacyjnych dla tych dzieciaków, które stąd nie wyjeżdżają albo które już wróciły, czy jeszcze nie wyjechały na wakacje. I zaprosiliśmy mieszkańców znów do takiego beztroskiego spędzenia niedzielnego popołudnia wspólnie na jakichś takich aktywnościach, które zaproponowały animatorki. Dzieciaki miały możliwość zrobienia wzorów na lnianych torbach. Rodzice mieli w tym czasie czas na rozpalenie grilla i zjedzenie tego, co zostało wcześniej przygotowane. Też jednym z takich naszych celów jest oczywiście skupianie się na tym, żeby zmieniał się wizerunek tego miejsca. Także staramy się krok po kroczku przekonywać mieszkańców, że jesteśmy stąd, jesteśmy po tej samej stronie, jakby mamy wspólny cel, chcemy, żeby nam się tutaj lepiej mieszkało i że to jest taka wspólna robota, którą musimy zrobić, jeżeli chcemy, żeby to Stare Polesie się dźwignęło. Ale myślę, że do tego dojdziemy, że to się zadzieje.